Miłośników przyrody górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w żywieckim parku krajobrazowym najstarszym parku krajobrazowym w polskich karpatach. To już nasze trzecie majówkowe spotkanie z kwitnącą przyrodą. Wiosna to taki okres, gdy warto wyruszyć w góry i obserwować co dookoła kwitnie, a ta zmienność jest bardzo duża i bardzo intensywna. W zasadzie z każdym dniem możemy obserwować coraz to nowe pojawiające się gatunki roślin, które zaczynają kwitnąć. Dziś, dla odmiany, jesteśmy zdecydowanie wyżej w górach, ponieważ jesteśmy na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza i będziemy jeszcze wyżej. Bo jak się okazuje, na tych wysokościach również można spotkać pięknie kwitnące i bardzo ciekawe gatunki roślin. A przy okazji, można sobie odpocząć na takiej pięknej górskiej hali, jak choćby tutaj. Zaczniemy od razu od mocnego uderzenia, bo oto przed nami pełnik europejski. Niezwykle piękna roślina w okresie kwitnienia, co zresztą tutaj bardzo dobrze widać. Bywa nazywana różą górską, górską różyczką, czy też różą żółtą. Jest to gatunek dość rzadki i już dlatego w 1946 roku został objęty ochroną ścisłą w naszym kraju. Zapach kwiatów jest bardzo przyjemny, jeżeli już sobie powąchamy. Czuć taki delikatny, przyjemny aromat. On też zwawia zresztą owady. A co ciekawe, pełnik europejski, on jak popatrzymy, ten kwiat ma kulisty. Tu jeszcze nie do końca wykształcony, bo one dopiero się rozwijają i będzie większy. Ale te płatki kwiatów są mocno zbite, tworząc taką właśnie piękną, żółtą kulę. I tutaj owady, chrząszcze, błąkówki, muchówki przedostają się do środka, do pylników i miodników i przy okazji zapylają tą roślinę. Także w taki sposób akurat ta roślinka sobie radzi. Jest niezwykle piękna, niezwykle atrakcyjna, rzadka, ale można ją też czasami spotkać przy szlakach turystycznych. Tutaj w rejonie szczytowej Pilska, czy ogólnie terenu Pilska. Są to z reguły tereny wilgotne, podmokłe, takie tereny źródliskowe. I w takich miejscach, nawet koło szlaków turystycznych, warto się rozglądać za tą piękną, efektowną rośliną. Pełnik Europejski. Oto przed nami urdzik karpacki. Taka oto niepozorna, niewielka roślinka, która mimo wszystko rzuca się w oczy ze względu na piękne, fioletowe kwiaty, które, jak przyjrzymy się bliżej, również są nieco postrzępione, co też jest taką cechą rzucającą się w oczy. Urdzik karpacki jest endemitem zachodniokarpackim, a endemit to taki gatunek roślinny, czy też zwierzęcia, czy też zbiorowiska roślinnego, który występuje na niewielkim, ograniczonym obszarze. No i urdzik właśnie jest takim endemitem. Ale urdzik występuje również na różnych wysokościach, więc spotkać go można i w strefie pogórzy, ale także i w rejonie wysokich szczytów, nawet sięgających Tatr. Tak więc zasięg występowania tej roślinki jest dość spory. Mimo to urdzik nie jest rośliną taką zbyt popularną, zbyt często występującą, bo też lubi takie tereny, z kraje lasu, gdzieś wilgotne tereny, podmokłe, jakiś skraj łąk, więc w takich miejscach można go szukać. Tu gdzie jesteśmy jest bardzo wilgotno, na pewno odczuję to za chwileczkę na ubraniu, ale w takim miejscu możemy urdzika zobaczyć, właśnie teraz w okresie kwitnienia, w maju. zeszliśmy w terenie niżej, żeby zobaczyć bardzo ciekawy gatunek, jakim jest zawilec wielkokwiatowy. Już sama nazwa sugeruje nam, iż wielkość kwiatu jest naprawdę spora i to odróżnia go od zawilca gajowego, który jest zdecydowanie niższy i te kwiaty ma też drobniejsze. Poza tym zawilec gajowy już dawno przekwitł. Nie licząc oczywiście wyższych partii gór, jeżeli mówimy teraz o obecnym czasie. Zawilec wielkokwiatowy, również w odróżnieniu od gajowego, preferuje tereny bardziej nasłonecznione, takie murawowe, z dużą ekspozycją na światło i także o podłoże z dużą zawartością węglanu wapnia. Takie miejsca, takie stanowiska wybiera sobie do tego, by rosnąć. W Beskidach jest to gatunek bardzo rzadki. W zasadzie znany z naprawdę nielicznych stanowisk, więc jeżeli ktoś z Was trafi na zawilca wielkokwiatowego, byłoby świetnie poinformować mnie o tym fakcie. W 1946 roku zawilca wielkokwiatowego objęto ochroną ścisłą, ale w 2014 roku zmieniono, zmieniono tą ochronę na ochronę częściową, co nie zmienia dalej faktu, że w Beskidach jest to naprawdę wyjątkowo rzadki gatunek, który kwitnie w maju, w czerwcu, no w tym roku tą pogodę mamy taką troszkę e, dziwną, e, dość szybko się zaczęły tutaj okresy wegetacyjne w górach, więc on już po prostu powolutku przekwita. Ale jest to niezwykle piękny, bardzo efektowny kwiat. Troszkę się niestety zachmurzyło, zaszło słońce, ale mam nadzieję, że dobrze będzie widać kolejny pięknie kwitnący gatunek, jakim jest torczyk męski. W zasadzie wszystkie gatunki storczyków są piękne, ale męski wyróżnia się tym intensywnym kolorem tutaj, jak widzimy, dokładnie takim różowo-fioletowym, momentami wręcz bordowym. Piękny, okazały gatunek który niestety, jak większość storczyków, narażony jest właśnie na negatywną działalność człowieka. Choćby to najbardziej banalną, jaką jest wykopywanie takich roślin z podłoża i przenoszenie do ogródków przydomowych. No, niestety, jest to proceder, który cały czas się pojawia. Choć jest to bardzo szkodliwe dla przyrody, bo po pierwsze, pozbywamy się tego pięknego gatunku z terenu, a po drugie, w ogródkach nie zawsze się przyjmuje, a w zasadzie rzadko się przyjmuje, ponieważ stoczniki mają swoje preferencje, a te są inne niż mamy właśnie w takich terenach miejskich, wokół domu i tak dalej. Gatunek objęty ochroną ścisłą już w 1946 roku i ta ochrona ścisła trwa do dziś. Piękny, malowniczy storczyk męski. I tym oto pochmurnym akcentem kończymy nasze trzecie majowe spotkanie z kwitnącą przyrodą Beskidzkich Parków Krajobrazowych. Oczywiście tych spotkań moglibyśmy mieć zdecydowanie więcej w zasadzie każdego dnia, bo cały czas możemy obserwować bardzo ciekawe i pięknie kwitnące gatunki roślin. Polecam więc zainteresować się tematem, zwracać uwagę podczas górskich wędrówek na to, co kwitnie wokół nas, bo jest to zajęcie bardzo przyjemne, bardzo interesujące, pozwoli nam pogłębić naszą wiedzę o przyrodzie, zwracać większą uwagę na tą różnorodność, a także po prostu pobyć na łonie przyrody i miło spędzić czas. Warto również zaopatrzyć się w pomoce, które ułatwią nam rozpoznawanie roślin, na przykład w atlasy do rozpoznawania roślin, klucze do rozpoznawania roślin, czy choćby zwykłe aplikacje na smartfony. Z tym, że tu należy pamiętać, że aplikacja to jest tylko... Program, który nam sugeruje pewne gatunki roślin, którym zrobimy zdjęcie i chcemy je rozpoznać, i należy takie, taką wiedzę zawsze jeszcze gdzieś zweryfikować w innych źródłach, ponieważ aplikacja również czasami potrafi się pomylić. Ale są to przydatne narzędzia i zawsze naprowadzą nas na dobry trop. Wystarczy odrobina chęci troszkę takie nutki detektywistyczne. I jesteśmy w stanie poradzić sobie z wieloma pięknie kwitnącymi gatunkami roślin, aby je nazwać i zapamiętać na przyszłość. Do zobaczenia więc na naszym kolejnym spotkaniu z przyrodą żywieckiego parku krajobrazowego, parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz parku krajobrazowego Beskidu Małego. A ja już wracam do Golin, ponieważ zaczyna padać.